Kolejnym moim gościem jest pan Paweł Podgródny. Witam serdecznie. Firma iMore, czyli biżuteria. Na początek bym zapytała pana, jaką biżuterię można kupić u was w salonie i może jaką pan tutaj przyniósł ze sobą, bo to jest interesujące. Generalnie w naszej firmie można kupić biżuterię wykonaną ze złota, żółtego bądź białego złota, która jest dodatkowo oczywiście też zdobiona diamentami. I to jest taki rodzaj asortymentu, który my posiadamy. Ja tutaj ze sobą przyniosłem różnego rodzaju właśnie biżuterię, tak naprawdę cały asortyment. Mamy tutaj kolczyki, mamy pierścionki, mamy zawieszkę, które są dostosowane do różnych typów kobiecości, można powiedzieć, do różnego stylu ubioru. Panie Pawle, proszę nam jeszcze powiedzieć, czy klienci najczęściej wybierają biżuterię klasyczną, czy zdarza im się znacznie częściej wybierać biżuterię z dużą ilością kamieni? Naszymi głównymi klientami są przede wszystkim mężczyźni, którzy szukają pierścionka zaręczynowego. Mówi się, że pierścionek zaręczynowy najczęściej powinien posiadać właśnie jeden centralny, dobrze wyeksponowany brylant, więc no, tego rodzaju biżuteria jest najczęściej wybierana przez klientów, aczkolwiek zdarza się też, że klienci wybierają pierścionki wielokamieniowe z większą ilością diamentów. Pierścionki zaręczynowe to jedno, ale czy u państwa w salonie można również wybrać taką biżuterię, która będzie pasować do każdego rodzaju stroju, ubioru, do odpowiedniej kreacji? Tak, posiadamy w ofercie właśnie biżuterię, która jest bardzo klasyczna, od pierścionków, zawieszek lub kolczyków z jednym diamentem, ale też mamy właśnie wyroby, które mają finezyjne kształty, w których zakuta jest większa ilość kamieni. Więc do każdego stroju tak naprawdę, do każdego typu osobowości możemy dopasować odpowiednią biżuterię. No właśnie, dopasujemy za chwilę biżuterię dla Asi i dla Olgi. One już właściwie wybrały odpowiednią biżuterię dla siebie. Może pokażmy, jakie kolczyki, jakie pierścionki, jakie zawieszki zostały wybrane dla naszych uczestniczek metamorfozy. Które to tutaj są? Więc Asia jest ubrana bardzo klasycznie. W związku z tym dopasowaliśmy biżuterię też klasyczną, pierścionek z jednym diamentem oraz kolczyki tak zwane punktowe. Dla Olgi w takim razie co wybraliśmy? Olga jest ubrana też tak bardzo minimalistycznie. Chcieliśmy przełamać jakby właśnie ten minimalistyczny ubiór taką bardziej bogatą biżuterią. Więc tutaj możemy zaproponować ten pierścionek, który ma bardzo finezyjny kształt oraz tego typu kolczyki. To na koniec może powiedzmy, gdzie znajduje się wasz salon, żeby klienci, mężczyźni, którzy będą chcieli się oświadczyć lub kobiety, które będą chciały wybrać dla siebie odpowiednią biżuterię, gdzie powinny pójść, gdzie trafić? W Poznaniu posiadamy salon przy ulicy Szewskiej 15. W Warszawie mamy też salon w centrum handlowym Złote Tarasy. No i oczywiście prowadzimy też sprzedaż przez internet pod adresem www.imore.pl. Panie Pawle, bardzo dziękuję za spotkanie, a my już za chwileczkę zobaczymy te wszystkie piękne, tą całą biżuterię na naszych uczestniczkach programu. Dziękuję bardzo.